Nie, maneczko moi drodzy, moi mini z tej strony Kryptanonim. To już myślę, że zostawię Was bez weekendowego przeglądu rynków? Nic z tych rzeczy. Lecimy sobie. Na wstępie przypominam o konkurcie na Legera Nano Plusa. Nano plus, tak, dobrze mówię. W karcie społeczności macie tutaj warunki konkursu na kanale YouTube, na także na Twitterze, gdzie go znajdziecie. No i my przechodzimy już do rynku, bo dzisiaj muszą być szybkie wiadomości, bo mało czasu mam. Więc lecimy. Bitcoin 16981 dolarów i wynosi, no on praktycznie stoi w miejscu od wczoraj, tak samo Ether, 0,5% na minusie 1272 dolary. Cały market cap poszedł niecały procent do góry i wynosi 900,1 yy, miliarda dolarów. Więc tutaj może powolutku idziemy w stronę z powrotem jednego biliona, a potem może dwóch, nie wiadomo, nic nie wiadomo, dobra. Zobaczmy, co najbardziej sobie pompowało. Aptos 9,78, Quant 5,59 i Phantom 4,09. A najgorzej sobie poradził Trust Token 4,65. Yy, Biniary X to jest 2,96% na miesiąc i Chiliz 2,79%. Na minusie. No dobra, przechodzimy sobie tutaj do trendów. Zobaczmy, czy coś zmieniło się od wczoraj. HOG przebił. Hock protokół przebił nam mm, bitcoina pod względem wizyt w ostatnich 7 dniach, a najwięcej wyszukiwanych także Hop protoku. Więc tutaj widzimy, yy, tak to wygląda. Yy, no kalendarz dzisiaj możemy pominąć. Nie, nie możemy, bo przecież to jest weekendowy przegląd rynków. Trzeba powiedzieć, co będzie. W następnym tygodniu, czyli zaczniemy sobie od poniedziałku 5 grudnia 2022 roku. Europa będzie miała w poniedziałek przemówienie prezesa pani Lagarde, potem od, mamy Wielka Brytania, kompozyt PMI i wskaźnik PMI dla usług za y, November, czyli za listopad do, dla Wielkiej Brytanii. No i na koniec dnia wskaźnik ESM dla usług za listopad dla Stanów Zjednoczonych. Wtorek rozpoczynamy decyzją w sprawie stóp procentowych grudniowych w Australii. Potem także oświadczenie oczywiście Wielka Brytania, wskaźnik PMI dla sektora budowlanego za listopad i oświadczenia na temat stóp procentowych kolejne. To ile oni tych zebrań mają? W środę 7 grudnia widzimy PKB kwartał do kwartału, za kwartał trzeci dla Australii. Potem decyzja w sprawie stóp procentowych dla... Y Indii. Jak dobrze widzę, co one tu robią? One są tu nam niepotrzebne. W każdym razie później mamy także decyzję w sprawie stóp procentowych w Kanadzie i na koniec zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. To jest najważniejsza w sumie rzecz. I tutaj 8 grudnia w czwartek PKB w Japonii kwartał do, do kwartału za kwartał trzeci, później przemówienie znowu Lagard. Nie za dużo ona sobie tu gada. No dobra. I bezrobotni, wskaźnik bezrobocia w Stanach Zjednoczonych, to też jest ważny wskaźnik. I PMI. Za w Kanadzie. I piątek kończymy tydzień wskaźnikiem PPI miesiąc do miesiąca w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie trzeba się cofnąć do wczoraj i zobaczyć stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych została utrzymana. To jest ważna rzecz. Jednak zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych widzimy tutaj to to są wnioski, tak? Widzimy tutaj wzrost. Więc w każdym razie w każdym razie stopa bezrobocia utrzymana, więc najprawdopodobniej Fed podniesie stopy procentowe o 0,85 lub 0,5. Tak, tutaj jest, to jest moja spekulacja. Oczywiście przypomnę, że wszystko, co powiem, to jest e, nieporada inwestycyjna. Po nią musicie się zgłosić do odpowiednich osób, nie na jakichś ziomków tam na YouTubie czy tam Twitterze, co tam sobie gadają. Nie? Dobra, przechodzimy sobie już do przeglądu rynków, bo szkoda czasu. Zaczynamy od złotówki, która dość mocno się umocniła w ostatnim e, czasie. Jest to 4,43 za jednego dolara zapłaci więc ponad 60 groszy w porównaniu do tego ATH, które zostało tu wybite na wysokości 5.06, więc sporo. Za euro zapłacimy 4,67 dolar do mm, euro 1. 0,5, więc tutaj odzyskał tutaj jakąś moc euro, a bardziej dolar słabnie. E, szwa, frank szwajcarski 4,73 ruble 1,6 grosza. DXY oczywiście tutaj cały czas nam spada. Już tutaj kolejne minima lokalne wybija na poziomie minus 9% szczytów, co jest dla nas pozytywne. Widzimy, że rynki inne odżywają powolutku. Jednak krypto przeżywa e, afery z innych powodów, ale spokojnie, wszystko na spokojnie. To są okazje, jak dla mnie. E, 4 Procent cały czas wynoszą stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. 14 grudnia zebranie. FOMS tam się dowiemy o podwyżce pewnie kolejnej. Europa 2%, i praktycznie stopy procentowe już są przy ATH, odkąd istnieje tutaj Unia Europejska. Polska 6,77%. No i tutaj mamy. Inflacja w Stanach Zjednoczonych 7,70, która leciutko, powolutku sobie zawraca od czerwca. Jednak to są bardzo takie malutkie te zmiany. Trzeba by było tutaj jeszcze bardziej poczekać. Euro, strefa euro też troszeczkę tu zawróciła na 10%. No i Polska 17,40. I tutaj widzimy, że to też jest... Pierwszy jakiś pozytywny odczyt, ale czy to nie będzie czasem tak jak tutaj, nie? Bo jak zaraz zobaczycie, sobie podaż waluty w Stanach Zjednoczonych jest zatrzymana od grudnia, co często powtarzam, to jest agregat pieniężny M2. To w Polsce ten agregat pieniężny jest cały czas dopompowywany, jest coraz więcej gotowy w obiegu, no i ta inflacja przez to może rosnąć. Zależy też, gdzie one są zatrzymywane, tak? Jeżeli tutaj są skupywane tylko obligacje gdzieś tam na przykład idzie to w taki wąski rynek, gdzie to nie zwiększy zaraz cyrkulacji, no to. No, przepraszam, no to chwilowo ta inflacja może się zatrzymać, jednak w pewnym momencie znowu jak zwiększy ten pieniądz e, cyrkulację, no to wtedy e, inflacja zacznie nam na rosnąć, bo do wzrostu inflacji potrzebne są dwa główne wskaźniki, czyli dodruk pieniądzy czyli zwiększenie podaży i cyrkulacja, tak? Ludzie po prostu wydują, no obrót, yy, przepływ i wtedy jeżeli rośnie przepływ tego pieniądza, no to rosną także ceny. No dobra, Wix tutaj mamy 19,07 i jest tak naprawdę niedaleko yy, lokalnych minimum, więc tutaj dość spokojnie. Yy, złoto do srebra, 77,64 uncje srebrne dostaniemy za jedną uncję złotą. Dominacja Bitcoina gdzieś tam w okolicach 40, cały czas się buja, jednak cały czas powtarzam, że dominacja Bitcoina, jeżeli będziemy patrzeć po market kapach będzie dożyła do zero, bo teoretycznie wszystkie Coiny będą rozwadniały, będą powstawały nowe projekty, i cały czas ta powinna teoretycznie spadać, tak jak to obserwujemy. Mm, tutaj widzimy eter do Bitcoina. Może przyłączmy sobie na dniówki to widzimy dalej, Ether się dość mocno trzyma 0,75, mimo e, tego, że mówią, że jest centralizowany przez węzły, które są w Stanach Zjednoczonych. E, I tak, trochę w tym jest prawda, ale co się stanie z Ethereum, nie wiadomo. E, ja uważam, że jednak Ethereum wymagało tego proof of stake i tego wszystkiego, żeby po prostu było szybsze, tańsze, bo nawet w tej besie widzimy, że ceny są dość na wysokim poziomie. E, jednak, no, czy ono będzie scentralizowane, czy nie, zobaczymy, czy sobie poradzi, czy właśnie nie pójdzie to w sieć w takim kierunku, że będzie tutaj jakieś właśnie e, cofanie transakcji, tak jak już to zrobili na samym początku i różne inne bzdety, które nie są tutaj przewodnim motywem krypto. No ale mamy zawsze naszego kochanego Bitcoina. Przechodzimy sobie jeszcze do ropy, która tutaj widzimy cały czas się trzyma w trendzie spadkowym, pozytywnie 85,9 dolara za baryłkę, więc tutaj fajnie, to też będzie powodowało, że inflacja będzie nam zatrzymywać się, bo im mniej ropy wykorzystywane, tym mniej. To w tym tak naprawdę wszystko tanieje, tylko, że niestety na tej ropie w Polsce nie widzimy za dużych spadków, 7,40. No, mogłaby chociaż spaść na te 6,50, to by jeszcze 6,50, 6,70 to by było zrozumiałe, z osłabieniem złotówki i inflacją tak Takim bardziej wypompowaniem, poruszaniem się, po prostu zwiększeniem popytu na, przez to, że na przykład się gdzieś tam była wojna, znaczy jest, ale mam takie poczucie, że zaraz ją kończą i przez takie rzeczy, by ta cena mogła kosztować 6,70, a nie 8 zł, kiedy na przykład cena baryłki sobie, jak sobie tu zerkniemy, tutaj gdzieś wojna sobie wybuchała, gdzie ta cena strzeliła do 140, to wtedy to było zrozumiałe, a teraz co, nie? Tak trochę to, to takie trochę słabe to jest. Jeszcze zaraz wejdą te wszystkie antyinflacyjne tarcze pościągają, gdzie VAT znowu zostanie przywrócony i to też podniesie wszystkie ceny, więc to, to wszystko może jeszcze rozpędzić inflację, nie wspominając warol, waror, waloryzacji emerytur i RENT i podniesienia płacy minimalnej. No dobra, omijamy sobie krypto, bo krypto gadamy cały czas i przechodzimy sobie do metali szlachetnych. Platyna, 1015 i tutaj po osiągnięciu 1050 podwójny szczyt taki lokalny i sobie odreagowała. Złoto, tutaj w końcu złoto wychodzi do góry coraz mocniej, 1800 dolarów. Banki centralne bardzo dużo ostatnio złota skupują, no i to też się odbije bardzo mocno na cenie. Myślę, że niedługo możemy przebić ATH złota, bo złoto jest bardzo bardzo zmanipulowane, bardzo zaniżane jak dla mnie srebro, tak samo bardzo ładnie 23 dolary, idzie sobie do góry, VIK no podobnie jak metale szlachetne, Wik się zachowuje w ostatnim czasie, 1733 dolary, Mwik 40, 4170, nie dolary tylko punkty, SWIG 80, 24934 i dla mnie to jest najbardziej interesujący, fajnie, że ETF I na to powstał, jakbym miał tutaj inwestować, ale ja nie lubię już. Aktywów w postaci akcji SP 4061, NASDAQ 68,9, DAX 14529. I ruska giełda siedzi cały czas na no dnie. No. W sumie to najzawieszona od marca, chyba tak wynika z tego cały czas wykresiku, więc ona pewnie tam z tego, co się orientuje, to tylko niektóre spółki mogły handlować, a innym nie wolno sprzedawać, koniec wtedy nie będzie spadków. No i uran. Uran warto obserwować cały czas też jest jakimś jeszcze trendzie spadkowym, jednak myślę, że niebawem zostanie to przebite. Dla mnie Uran to jest też jedyny papier, który bym chciał na chwilę obecną posiadać z rynku akcji. No dobra, czy my coś mamy tu jeszcze? Zobaczmy sobie może na tych wielkich gigantów. Amazon za bardzo tutaj się nie odbił. Meta no tutaj też za bardzo się nie odbiła. No tutaj tutaj kapitał jest wyciągany. A ile Tesla ma na minusie od szczytów swoich? 60% cały czas. No więc widzicie, nie tylko krypto, nie tylko Bitcoin krwawi, a jednak Nasdaq sobie ładnie odreagowuje i już się zbliża do szczytów. Tak widzimy to. Patrzcie, tutaj był spadek. Teraz jest już odreagowanie na poziomie e, prawie 48% i idziemy po szczyt w porównaniu do Baja. Więc tutaj giełda amerykańska sobie nieźle radzi. No dobra. A jak kopalne kryptowaluty, na przykład Raven? No nie za, ba nie za bardzo, nie za bardzo. Jest on to taki szczeniak. A, to, to w ogóle jakiś słaby wykres. No dobra, wyrzućmy go. No dobra, zobaczmy sobie jeszcze fizyczne metale w Polsce. Za ile można kupić 8256 za uncję złota, na jakieś przecenie jeszcze i 137,5 za uncję srebra. Oczywiście nie są to polecane żadne sklepy. To jest po prostu sklep, który ma tańszą cenę w tym momencie. Warto zawsze przeszukiwać cały rynek. Ja nikogo nie polecam, nie mam żadnych rynków alifilacyjnych. Polecam tylko samego siebie i wszystko to, co mam zrobione przez samego siebie, nie biorę odpowiedzialności za żadne inne tutaj. Sprawy. No dobra, przechodzimy sobie już do wiadomości, bo szkoda przedłużać. Mamy 11 minutek, więc dobry czas. A tutaj widzimy, że Salwador i Szwajcaria pracują nad zwiększeniem adopcji kryptowalut. No i tutaj oba. Kraje zobowiązały się do promowania edukacji i adopcji bitcoina w swoich regionach, a zajmą się wdrożeniem narzędzi do wykorzystania e, bitcoinów w sąsiednich krajach. To jest bardzo fajne. Widziałem, że w też robią takie różne akcje, jak na przykład rozdawanie tabletów dla dzieci to jest bardzo fajne. E, widziałem, jak na szkołach uczyli się kupować za monety swoje bitcoiny i takie różne rzeczy. E, jest to na pewno, na pewno fajne w tym kierunku, jeżeli będziemy szli e, i jeszcze będziemy młodzież adoptować. Adoptować, <laughs> zwiększać adopcję poprzez naukę młodzieży, no to w takim przypadku. W takim przypadku będziemy no bo tak naprawdę nie ułamujmy się, pokolenie tutaj minalsów i tych wszystkich młodszych osób, jak przejmie majątki swoich rodziców, to najprawdopodobniej jedną z głównych inwestycji i nich będzie, będą kryptowaluty, tak? I, I może być ciekawe, dlatego edukacja jest bardzo ważna w e, takich rejonach, takich grupach wiekowych. E, były urzędnik Seku krytykuje Teter za prowadzenie schematu Ponziego i określa filmem jako domek z Kart. To jest niesamowicie. O, t, <grym> Niesamowite. Ciekawe, czy tutaj to ktoś mu nie zapłacił, czy po prostu tak uważa. Bo jak takie osoby się odzywają, no to zawsze jest coś na rzeczy. I możliwe, że tutaj będą właśnie próbowali położyć Teter. Ale myślę, że to by było bardzo krwiste. I w tej bezsie myślę, że Tetera mogą nie położyć. I w ogóle w pewnym momencie mogą go już nie położyć. Wow, powiedz nam, że Teter prowadzi schemat Ponziego, nie mówiąc nam, że Teter prowadzi schemat Ponzi. Po prostu słuchaj jego odpowiedzi. Jak były urzędnik Seks z 18-letnim stażem, e, brak reakcji sprawia, że wierzę, że Teter to domek z kart. Uniki odchylania, brak reakcji. No tak, tutaj on, tłumacz nam, przeprow, przepowiedział, jeszcze zobaczmy, Teter przetrwał próbę czasu, zachowując kurs jednego dolara. Cóż, mogę powiedzieć, że... W ciągu 8 lat historii operacyjnych Tether zawsze wymieniał token dokładnie do jednego dolara. Sprzedał firmę pod koniec 2015 roku, a zasady nadal działają. Moim zdaniem najlepiej jak potrafią, a dzięki najlepszym taktykom ogranicza ryzyko w branży, przetrwało próbę czasu. No to to, poleci czy nie poleci? poleci, czy nie poleci? Co w waszym zdaniem jest? Teter Tether przetrwa próbę e, czasu? E, ja myślę, że już dużo pokazał. Nie wiadomo, ile z tego hajsu, który tam mają w kapitalizacji, uchodzi na bok, tak? że tam wiecie, no, może jakieś tam wilka, villa za, wi, za 36 milionów, albo jakiś tam helikopterek, albo coś nie chcą, co się kupi, no bo trzeba mieć, nie? A potem e, brakuje. Bo wydaje mi się, że może, mi, jeżeli Tether by były nawet w porządku, to myślę, że będzie miał aktyw na podstawie 70-80%, e, a 100% naprawdę bardzo bardzo ciężko komukolwiek jest uchować myślę, że, no, ale z drugiej strony oni mogą, mają takie zyski ogromne z tych samego trzymania tych papierów, nie, krótkoterminowych, tam 3, 4, ile teraz masz, 4% wynoszą stopy procentowe, więc obligacje płacą po 4% i z tych miliardów to jest, to jest bardzo dużo, nie. No dobra, czy trzeba tak robić? No nie trzeba, nie. SEK dokonuje statecznego zgłoszenia przeciwko Ripple, mówiąc, że zasługuje na osąd podsumowujący. E, tutaj zbliża się wielkimi krokami skończenie sprawy SEKu z Ripple. Ripple też złożyło ostatnie już wnioski. E, no i widzimy, że tutaj 62 stronicowy pozew sądowy, do którego tutaj e, dotarł CryptoBasic, Sek zapewnia, że jest uprawniony do wydania wyroku w trybie uproszczonym, ponieważ nie, pozwani nie sprzeciwili się istotu faktu, że XRP stanowi ofertę kontraktu inwestycyjnego zgodnie tutaj z jakąś ustawą. CEC przedstawił ponad trzy fakty potwierdzające, że oferta XRP firmy Ripple stanowi umowę inwestycyjną. Według agencji Ripple jego kierownictwo nie zostało zakwestionowane, że firma blockchain otrzymywała od inwestorów 2 miliardy dolarów w zamian za XRP. Ponadto pozwani nie kwestionowali również faktu nowego wspólnego przedsiębiorstwa w teście Howera. Ripple nie zarządzał, nie zarządzał osobno funduszami zebranymi od inwestorów, ale raczej gromadził wpływy ze sprzedaży XRP. Najcenniejszego holdingu Ripple przez cały czas i jak obiecywał inwestora, wykorzystywał je do sfinansowania wysiłku mającego na celu znalezienie zastosowania i wartości dla XRP. No tutaj jest bardzo obszerny, znaczy nie bardzo obszerny, ale tutaj fajny artykuł, można sobie przeczytać. Eee, ciekawe, co Wy sądzicie na temat XRP. Czy Stały tej sprawy, czy ono wygra, czy przegra. Jak ja uważam, że będzie będzie taka ugoda, zapłacą jakąś karę i pójdą dalej. To jest moje. Tak zazwyczaj się kończyły takie sprawy. A jak będzie, nie wiadomo, likwidatorzy kapitału, czyli Auros Capital przyjęli 35 milionów dolarów od singapurskich banków, więc widzimy tutaj blokują konta. I przyjmują, e, no tutaj mają aż 3,5 miliarda dolarów długu, więc to jest niezbyt dużo. A ANK ofiarą hakerów chodzi o 5 milionów dolarów, to już mówiłem wczoraj jak CZ szybciutko odpisał na Twitterze, że zostali zhakowani. W świecie blockchain miało miejsce kolejny atak hakerski, zaatakowalny protokół DeFi, łańcuchu BNB, ANK wstępnie sugerują, że znaleźli lukę w kodzie, która umożliwia nieograniczone emitowanie tokenów. No i tutaj Binance trochę pozawieszali, tam różne rzeczy, ehm, no podobno dodał, że Binance zamroził około 3 milionów dolarów w środku, w które hakerzy Przenieśli na platformę. O, ciekawe, co tam się będzie działo dalej. Przechodzimy do założyciela e, platformy inwestycyjnej Libertex. I ten pan Wietrzysław Taran zginął w tajemniczych okolicznościach. To jest niesamowite. I rosyjski miliardy jest już trzecią znaną osobą z rynku krypto, która nagle zmarł w ostatnim tygodniu. Więc znikają albo sobie robią operacje plastyczne i wyjeżdżają na Bahama, bo mają jakieś tam zatargi i chcą się zniknąć, albo naprawdę ktoś na nich napada. Nie wiadomo. A teraz przechodzimy sobie do największego fadu, który ja uważam, że teraz będzie i który mnie najbardziej straszy, czyli o Mikrostrategii i Sailor, czy po prostu będą chcieli go przejąć, wykosić z rynku, czy nie, bo on sam twierdzi, że jest, No, że jest ciężko go zmieścić jego pozycję, zrobić mu short squeeze'a, jednak, e, znaczy short co ja mówię, e, zrobić tak, żeby jego pozycje zostały zlikwidowane, Mergin Cola, jednak tutaj czytamy, że sailor kupił 130 tysięcy bitcoinów za 4 miliardy dolarów, średnia cena to 30 624 dolary, co oznacza, że obecnie firma notuje blisko 50% stratę. No, i czy Sailor poszedł na skróty i chciał uczepić się Bitcoina jako latawca? dobra, to jest mało ważne, bo tutaj widzimy, że rodzi się pytanie: gdzie spółka zatankuje kapitał, by uzupełnić nadwyrężony bilans? Spadają podobno według tych raportów dochody MicroStrategy, chociaż ja widziałem, że tak naprawdę na kwartalnym tutaj złożonym wniosku do SEC, że oni tam mieli dość sporo ze subskrypcji i różnych innych wzrostów, więc. No ale w każdym razie tutaj twierdzą, że spadają. Trzeba było odgrzebać te wszystkie dokumenty i sprawdzić. Odsetki skutecznie tutaj także uszczuplają rezerwy finansowe i tutaj mają mniejsze marże no i tutaj podobno widzimy ile on ma zainwestowane e, tych i, i rekordowe wyceny z wniosku 2000 wskazywały, że blisko 3200 dolarów za jedną akcję spółki cena spadła do 30 dolarów aha, oni tutaj mówią o tej bance dotkomowej e, no i nie wiadomo na jakich poziomach tak naprawdę on ma bo mówić może jedno, mówić drugie tutaj jest cały obszerny artykuł możecie sobie przeczytać, podobno już został wezwany do zapłaty i uzupełnił depozyt zabezpieczający i teraz kolejne będzie kolejnym, będzie przy 12-13 tysiącach, będzie już ciężko z sailorem. Podobno, i tutaj się pojawia pytanie, czy grubasy nie będą chcieli tej sytuacji wykorzystać, bo jeżeli to jest prawda, to wydaje mi się, że będą chcieli i pójdą po to. No ale zobaczymy, na ile on jest mocny, na ile ma wtyki, żeby wynaleźć kapitał i tutaj tej dźwigni nie wykorzystywać finansowej z kredytu. No dobra, lecimy sobie dalej. Sui, tutaj największy airdrop, który możemy tak przewidzieć sobie, bo po aptosie wszyscy mają tutaj chrapkę na airdropy, wszyscy szkolą z airdropów. Tak samo po Optimis było spoko, Uniswap, Daydicks też fajny sobie by dał zarobić tutaj widzimy, że SUI może być kolejnym takim platformą, bardzo dużo hajsu tam wpompowane zostało, grubi gracze zainwestowali także w tą platformę no i tutaj macie cały poradnik czyli na przykład zainwestuj portfel, odbierz czystowe tokeny, zrób swapa, zrób minta na różnych platformach warto sobie przejrzeć, a już tego wszystkiego nie będę mówił warto sobie to przejrzeć i porobić bo i najlepiej na kilku portfelach ja będę robił na dwóch, trzech co najmniej bo jeżeli wpadnie grupa airdrop to już nie dam sobie, nie będę plusów w twarzach, jak na przykład Uniswapem było, nie? Że nieraz chciałem coś tam swapnąć, ale długą drogę opłatną. Ja, dobre, na giełdzie to zrobię. I potem przypadło, nie? Ale na przykład z takim Ample Fordami się człowiek kupił sobie je za 50 dolarów, a potem ci wpadło e, 3 czy 4 tysiące dolarów AirDropa, więc bardzo, bardzo fajnie. No dobra, przechodzimy sobie dalej. Mm, Coinbase twierdzi, że Apple zablokowało najnowszą aktualizację aplikacji z powodu. Opłat za gaz NFT. To jest niesamowite. I tutaj już Mask mówił, że właśnie jakieś problemy z App Storem. Oni chcą tam kasować 30%. Być może zauważyłeś, że nie możesz już wysłać NFT na Coinbase Wallet iOS. Dzieje się tak, dlatego że Apple zablokowało naszą ostatnią wersję aplikacji, dopóki nie wyłączyliśmy tej funkcji sami. Poinformowała giełda w wątku na Twitterze opublikowanym w czwartek. No i oni tutaj chcą wymusić 30% opłaty na gaz. Ciekawe jak to chcą zrobić. Dla każdego, kto nie rozumie, jak działa NFT i łańcuch bloków, jest to oczywiście niemożliwe. Zastrzeżony przez Apple, System zakupów aplikacji nie obsługuje kryptowalut, więc nie mogliśmy się do niego zastosować, nawet gdybyśmy próbowali. Powiedział, łagiełda końc, więc jest to podobne do tego, jak Apple próbowa obniżyć opłaty za każdą wiadomość e-mail, wysyłając przez otwarte protokoły internetowe. No więc tak to, tak to działa. Dzięki moi drodzy za to, że wysłuchaliście wiadomości, a my przechodzimy sobie już do analizy. Ile mamy? 21 minut, więc bardzo szybki będzie przegląd. Zazwyczaj przeglądy trwają około 40 minut, a dzisiaj się zmieścimy do 30. No super. Dobra. Bitcoin, o, to mało, dzisiaj przetransferował 1 miliard 722 miliony, więc tutaj, no, jest weekend, jest sobota. Także widzimy spadek hash rateu po wczorajszych i przedwczorajszych, w sumie nawet wyszczałach, pod 280 hash rate podchodził. Dzisiaj mamy 224 exa hasze. Yy, blok 1, jeden, 1 jeden Satoshi Zabajdzi wejdzie, chociaż teraz dopiero blok, 5 minut temu poleciał. 25 najwyższa opłata na sieci Ether 12 gwei, czyli to jest jakieś 1 trzecia dolara. I przepływy, widzimy, że 6786 dolarów wpłynęło, nie dolarów, tylko bitcoinów wpłynęło na giełdy i 9748 eterów wyciągniętych zostało, ale dodatkowo 54 miliony XRP. Ale fajnie, że wpłynęły jakieś stabilne waluty na poziomie 55 milionów. Netflow, no oczywiście tutaj bitcoin króluje, tutaj nie ma za bardzo na czym się skupić. Co kupują ludzie, no możecie sobie zauważyć, jak jakieś alty was stąd interesują. Co sprzedają najbardziej, no bitcoina i ether e, i ether do usdt Cały czas USDT tutaj jest na staży stablecoinów, na giełdach się nic nie zmieniło, 1980 000 bitcoinów, 37,3 b... miliarda dolarów to jest wolumen i rynek bardzo zrównoważony, 50,02% do longów i 49,81% dla shortów. Likwidacje w ostatnich 24 godzinach wynoszą 9 milionów w longach i 6 6,5 miliona w shortach. 200 tygodniowa średnia krocząca jest na poziomie 24 tysięcy, no tutaj troszeczkę odbija MVR zysku podobnie, ale MVR zysko jest zazwyczaj to jeszcze niżej powinien być dotknąć ten dolnej bandy. No jednak zobaczymy jak to będzie. Strach na giełdach, na giełdach, w rynku z, tutaj troszeczkę zmalał na 23, ale tutaj jest ekstremalny strach według niektórych wskaźników, czyli tutaj tego na alternatyw mi wynosi 27 i to już jest tylko strach. And, CBB indeks wynosi cały czas 3 o 3 teraz, wczoraj wynosił 4, więc cały czas jesteśmy przy minimach. Dwójeczkę wybiliśmy, w tamtej bescie dwójka była najniższym wskaźnikiem. No i zobaczmy jak stoją jeszcze orderbooki. 17 400 bitcoinów na sprzedaż przy 18 dolarów, 3000 przy 17 tysiącach dolarów, a na zakup 24 tysiące prawie bitcoinów przy 16 tysiącach. Więc teoretycznie będziemy się bujać między 16 a 18. No, dobra. Dzięki wielkie, że zostałeś ze mną do końca. Napisz komentarz, zostaw łapkę w górę, jeżeli ci się podobało. Życzę wam wszystkiego miłych weekendu, miłego weekendu. No i jutro gramy mecz z Francją. Ciekawe, jaki wynik możecie obstawiać tutaj w komentarzach. No i to tyle. Dzięki wielkie. Hej!